Lejda, Hiszpania. Stoimy pauzę 24-godzinną w dzień, więc nie będziemy się prażyć w kabinie, zostawiamy autko i idziemy na miasto. Ustawiliśmy się niedaleko browaru San Miguel, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych hiszpańskich piw na świecie, ale samo piwo powstało, co ciekawe, w Filipinach w 1890 roku. W 1957 roku w ramach ekspansji zagranicznej browar San Miguel wkroczył na rynek hiszpański i oficjalnie stał się browarem hiszpańskim. Są nawet organizowane wycieczki, takie zwiedzanie tego miejsca i zastanawiam się, czy degustacja piwa jest w gratisie. Pełni blasku od hiszpańskiego słońca kierujemy się powoli w stronę naszego celu podróży, czyli katedry La Seu Vella, co w tłumaczeniu na nasze oznacza starszą panią. O, tu już ją widać na horyzoncie. Jako że słońce piekło mocno, łapaliśmy tyle cienia, ile się dało. A tutaj macie temperaturę, tylko 39 stopni po godzinie 16. To był po prostu totalny skwar. Dotarliśmy do podnóża katedry, więc teraz trzeba jakoś dostać się na górę. Szybki rzut okiem na panoramę Lejdy, buziak od tuptusia i możemy ruszać dalej. Na górę wjechaliśmy windą, której stan techniczny budził w nas obawy. Nie dość, że wyglądała na opuszczoną, to jeszcze wydawała dziwne głosy podczas jazdy, ale dojechaliśmy szczęśliwie na górę. Tu przez chwilę myśleliśmy, że wejdziemy do jakiegoś lochu, ale to tylko było nieczynne wejście, niestety. Sama katedra robiła ogromne wrażenie. Damianowi trochę klimatem przypominała Grę o Tron, a właśnie jesteśmy w trakcie sobie odświeżania tego serialu. O, a tam jest ten browar, o którym wcześniej wspominałam, i nasze autko. Nie tracąc czasu, udaliśmy się na zwiedzanie tego wspaniałego miejsca. Spójrzcie tylko na te wszystkie szczegóły wykonania. Niestety pech chciał, że katedra była zamknięta, więc mogliśmy ją zobaczyć tylko z zewnątrz. Resztę zobaczyliśmy tylko przez zamkniętą bramę apostołów. Podziwiając katedrę z zewnątrz, zobaczyłam, że niżej jest otwarta restauracja. No idealnie. Ruszamy się napić czegoś zimnego i odpocząć w cieniu. Sama restauracja miała świetny klimat, taka nastrojowa muzyka. Z jednej strony widok na katedrę w całej okazałości, a z drugiej strony na panoramę Lejdy. Ja zamówiłam sobie bezalkoholowego drinka, a Damian whisky z kolą, jak to chłop. I dodatkowo jeszcze po jednej małej coli. Wypiliśmy napoje, odpoczęliśmy w cieniu i ruszyliśmy dalej. Kładką przeszliśmy do windy, która była już w zdecydowanie lepszym stanie od poprzedniej, i zjechaliśmy sobie do miasta. Sprawdziliśmy, co może być ciekawego w hiszpańskim sklepie z ubraniami i udaliśmy się na spacer starymi uliczkami Lejdy. O dziwo, wszystkie sklepy były otwarte, a to była niedziela, mimo że w mapach Google było napisane, że są zamknięte. Nieporozumienie takie, ale my się z tego cieszyliśmy. I udało mi się w końcu dorwać poduszkę Pikachu, której szukałam już ponad 2 lata. Wiecie, taka minusia, pluszowa, w sam raz, żeby się na niej położyć i usnąć. Damian ma taką samą, tylko że z Dragon Balla, więc ja chciałam z Pikachu takim, żeby była do kompletu. Damian zakupił sobie figurkę do kolekcji, kolejną zresztą, i ruszyliśmy na poszukiwanie magnesu z Lejdy. Oczywiście ta wystawa też musiała przyciągnąć mój wzrok. Jestem straszną sroką i kocham takie świecidełka. I tutaj zupełnym przypadkiem dostaliśmy kolejną koszulkę Dragon Balla do kolekcji, oczywiście dla Damiana, ale niestety na mieście nie udało się nigdzie kupić magnesu. Zrezygnowani wracaliśmy powoli w stronę auta, już traciłam nadzieję, że cokolwiek znajdziemy, ale podjęliśmy ostatnią próbę. Dworzec kolejowy, jak tam nie będzie, no to już nigdzie nie będzie. I po chwili poszukiwań mamy to. Teraz już możemy wracać do samochodu. A tu na powrocie ładny, bezpański kotek. Gdybym miała takie moce przerobowe, to wszystkie te bezdomniaki normalnie bym przygarnęła. Dotarliśmy do autka i szybkie sprawdzenie strat na nogach. Buty miałam wygodne, trekkingowe, tylko niestety moje stopy są jakieś wybrakowane. No ale trudno. Szybki prysznic i możemy dalej walczyć z transportem po pauzie. Pa!